1 czerwca przy stadionie PGE w Gdańsku odbyły się kolejne miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym roku po raz pierwszy w historii biorące udział w festynie dzieci mogły spróbować swoich sił w unihokeju. Na rozłożonym tuż pod kopułą stadionu boisko organizatorzy przygotowali trzy konkurencje. Pierwszą z nich był strzał na małą pustą bramkę z około 4 metrów, a najmłodszy uczestnik, który strzelił gola, miał niecałe 3 latka. Następnie należało pokonać slalom, a ostatnim najtrudniejszym zadaniem był strzał na dużą bramkę zasłoniętą przez bramkarza łapacza. W pokonaniu każdej stacji pomagały zawodniczki Energii Gdańsk, pięciokrotnego mistrza Polski kobiet. Po zakończeniu wszystkich konkurencji każde dziecko otrzymywało pieczątkę, która potwierdzała jego udział i dawała szansę na odebranie pamiątkowej nagrody. Na zakończenie rozegrano mecz pokazowy pomiędzy Energią Gdańsk a zaproszonymi gośćmi. W ciągu 5 godzin trwania festynu przez boisko przewinęło się około 3,5 tysiąca dzieci. Z Gdańska dla Pomorskiego Okręgowego Związku Unihokeja Marcin Rudziński.